No cześć, witajcie po vlogowej przerwie. Opowiem Wam dzisiaj o pierwszej połowie ciąży, która już na szczęście za mną. Ale oczywiście nie tylko o tym, bo także o tym, co w ogóle u nas. Powoli chyba czuję się gotowa do powrotu do vlogów. Nie wiem, na ile często mi się będzie udawało je nagrywać teraz, ale spróbujmy. Podejście numer jeden. Słuchajcie, no wiecie z moich poprzednich filmów oczywiście, że jestem w ciąży, że w ogóle bardzo, bardzo dużo się wydarzyło, kiedy mnie nie było. I może dzisiaj trochę opowiem, jak się czułam w tej pierwszej połowie ciąży, bo jestem już, zaczynam szósty miesiąc jakoś. No, musicie przyznać, że widać pewną zmianę. Mam dziś w ogóle na sobie sweter, który zrobiłam w zeszłym roku. To jest z projektu Hip Knit Shop. I on jest tak bardzo ciepły, że jest to serio chyba drugi czy trzeci raz, kiedy go w ogóle ubieram tak na dzień. Bo ciężko w nim chodzić, jest tak ciepło. Plus rzeczywiście jest to ciekawe, że od kiedy jestem w ciąży jest mi cieplej. Zawsze w zimę mega marzłam i stąd w ogóle pomysł na te swetry właśnie, żeby robić swetry, żeby wreszcie nie marznąć. Tymczasem no w tym roku totalnie jakby chodzenie w swetrach jest takie ciężkie też od tej strony, że mi jest ciągle ciepło. Ale dzisiaj spróbuję. No zobaczymy, ile w nim pochodzę. I już widzę, że spadek kondycji nawet po tym, że wiecie, już dawno tak nie trzymałam w ręce aparatu. Już czuję, że ta zmęczona, dobra, muszę przełożyć do drugiej. A poza swetrem, którego kupić się nie da, można tylko sobie zrobić, mam spodnie z Boob Yes i bardzo jestem z nich zadowolona. Więc na czas ciąży mam na razie dwie pary spodni, to znaczy te spodnie oraz jedne różowe leginsy i chodzę w nich na zmianę. Tym typem jestem, że wolę mieć mniej rzeczy, ale każdą z nich taką, wiecie, w której się bardzo dobrze czuję, która mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy będę jeszcze kolekcjonować większą ilość, bo ubrania ciążowe są na krótki okres czasu i są stosunkowo drogie, ale nie wykluczam też tego, no. Chociaż plusem jest fakt, że zaraz zacznie robić się ciepło, no i mam też jakieś sukienki, które też będą fajne, bo w ogóle sukienki chyba są takim idealnym rozwiązaniem na czas ciąży. Ale zbieram się i jadę na paznokcie. Także dzisiaj dzień trochę przyjemności, bo później wracam coś zjeść i jeszcze jadę do ginekologa, więc trochę przyjemności, trochę takich załatwień. Nie mogę się przyzwyczaić, wiecie, do tego zjawiska. Paznokcie to w ogóle nie przypadek, bo oglądałam ostatnio genialny film razem z Kamilem, Obiecująca młoda kobieta. Bardzo go Wam polecam. Widziałam, że na Filmwebie pisze, że to jest thriller. Ja, dla mnie thrillery to są bardzo straszne filmy, a ten nie był straszny. Chociaż jest o ultra mocnych i trudnych tematach, to jest przedstawiony, jakby wiecie, z perspektywy siły kobiet i zmieniona jest tam cała narracja o przemocy wobec kobiet. W naszym salonie też w ogóle przez ostatnie miesiące sporo się zmieniło. Wczoraj dosłownie Kamil rozłożył tutaj nową zabawkę, czy to można tak powiedzieć, dla Tosi, która sobie teraz w swoim nowym domku siedzi. Tak? Cześć! Podoba Ci się? Na razie się oswaja, na razie dopiero to jedno miejsce sobie oswoiła. Jeszcze wyżej tutaj nie wskakuje. Ale, o ile obraz już na Instagramie też pokazywałam, obraz jest autorstwa Kasi Ekes, to dosłownie też parę dni temu powiesiliśmy tutaj półki nad naszym regałem z wood and paper, a półki są z IKEA, więc też wiecie, połączenie takich tańszych mebli z takimi porządniejszymi, którego można by się bać, ale mi się wydaje, że to połączenie wyszło naprawdę fajnie. No i mamy też nowy stolik. Trochę się tutaj zrobiło bardziej przytulnie w porównaniu do tego, kiedy ostatnio nagrywałam. Ale o tych zmianach w mieszkaniu w ogóle nagram jeszcze osobny film, bo mija jakoś niebawem rok od zakupu mieszkania i naszego, pamiętacie, dramatycznego remontu, szczególnie początkowo dramatycznego. Bo zaczynaliśmy tutaj od, no można powiedzieć, zera. Ale jak dzisiaj jechałam właśnie na te paznokcie, to sobie pomyślałam o tym, że no jadę sobie autobusem, wracałam tramwajem, a powiem Wam, że przez pierwsze 4 miesiące ciąży
poruszałam się wyłącznie taksówką, gdziekolwiek, nawet w dosyć bliskie miejsca, bo czułam się tak tragicznie. I w ogóle właściwie jedyne dwa miejsca, które ja odwiedzałam przez te 4 miesiące, to była psychoterapia i paznokcie właśnie, więc takie połączenie sakrum i profanum, ale to paznokcie to był dla mnie taki, wiecie, symbol, że chociaż tragicznie, ultra tragicznie się czuję i jest najgorzej i ledwo żyję, to żeby nie zapominać, że jestem wciąż człowiekiem i że to się skończy, to przynajmniej chciałam mieć właśnie te głupie paznokcie zrobione, więc raz niestety prawie zemdlałam. Ale udało się nie zemdleć właśnie na paznokciach. I szczerze mówiąc, te właśnie pierwsze 3 miesiące były dramatyczne i jak rozmawiałam z koleżankami, także tych, które przechodziły in vitro, więc to nie jest kwestia in vitro, to żadna z nich nie czuła się aż tak źle jak ja. I jeżeli mam to wytłumaczyć, to był to taki stan jak w najgorszy dzień grypy żołądkowej, tylko że to trwa przez 3 miesiące i z tego najgorszego dnia trzeba wyjąć właśnie mega ultra osłabienie, takie do tego stopnia, że myłam się, nie wiem, pod prysznicem na siedząco, bo nie miałam nieraz siły stać, oraz ogromne, mega, mega silne mdłości, no i wiadomo, wrażliwość na zapachy, to wszystko. Aczkolwiek nie wymiotowałam tak dużo. Wymiotowałam, wydaje mi się, łącznie przez ten czas około 6 razy, więc to akurat spoko. Tylko że co to zmienia w momencie, kiedy było mi tak ogromnie niedobrze i prawie nie mogłam niczego jeść i totalnie nie miałam sił. Starałam się po prostu każdego dnia przetrwać tę dobę, dotrwać do kolejnej i tak z tygodnia na tydzień jakoś przetrwać. I raz to tragiczne samopoczucie fizyczne, które no także nie pomagało mi psychicznie jakoś super się czuć, aczkolwiek wiadomo, że wiedząc, że jestem w ciąży i że no w sumie to jest dobra oznaka, że źle się czuję, bo to znaczy, że jestem w ciąży i to jest tego wynik, to mi trochę psychicznie pomagało, ale mimo wszystko, jeżeli tak źle się czujesz fizycznie przez tak długi czas, no to także to na psychę też siada, więc ta psychoterapia to nie był taki głupi pomysł. I do czegoś zmierzałam, ale oczywiście zapomniałam. Nie siedziałam w ogóle w internecie, nie patrzyłam, co się tam dzieje, bo czasem jak widziałam i też widziałam, że niektóre tam koleżanki w ciąży rozwijają biznesy i robią różne rzeczy i w ogóle dobrze się czują, niektóre nawet od początku właśnie ciąży, to powiem Wam, że to czułam, że jednak lepiej nie siedzieć w tym internecie, bo nie mam wpływu na to, jak się czuję, nic mi nie może pomóc, muszę to po prostu przetrwać, a takie porównywanie się z innymi, no, niczemu nie służy. No i ciężkie było też to, że po tych 3 miesiącach właśnie ledwo funkcjonowania nadszedł miesiąc 4 i miał być trochę lepszy, miałam taką nadzieję, że już po tych 12 pierwszych tygodniach już zacznie być choć troszkę lepiej, ale dokładnie w momencie, kiedy jakkolwiek, cokolwiek zaczęło się bardzo delikatnie poprawiać, to zaczęły mi się mega silne bóle głowy. I tak, jakby w życiu mi się zdarzały zawsze bóle głowy, tylko nie tak silne, to absolutnie nie bóle migrenowe też na marginesie, bo wiele osób się mnie pytało, czy to bóle migrenowe. Nie, po prostu bardzo silne bóle głowy. I to było naprawdę takie natężenie bólu, jakby mi ktoś się wiertarką wwiercał w mózg. Nie umiem tego subtelniej określić. I te bóle u mnie no właśnie trwały taki cały miesiąc, tak non-stop właściwie. Później troszeczkę zaczęły być przerywane jakąś ulgą, no i ta ulga później zwiększała swój procent czasowy. Do dziś no, zdarza mi się teraz bardziej już, jeżeli mam jakiś stres, nawet właśnie mały, to później ból głowy wraca, więc widzę, że w czasie ciąży w ogóle ten organizm jednak bardziej to wszystko odczuwa, odbiera, rezonuje ze wszystkim dużo mocniej niż normalnie, bo wiadomo, że w życiu jak miałam duży stres, to później to odreagowywało mój organizm bólem głowy też. Tylko że no właśnie teraz wystarczy mały stres albo jakaś taka dziwna, zaskakująca, trudna sytuacja, z którą no, nie mam jakby żadnego problemu, ale jednak ona się wydarza i mam później ból głowy. Albo raz miałam wrażenie, że źle wsadziłam sobie słuchawkę do ucha i przez to miałam ból głowy, więc no już
Spodziewam się wszystkiego. Z tym, że teraz to już jest mało problem, właściwie w ogóle nieproblematyczne. Bardzo mi pomagają takie plastry z mentolem, które można kupić w aptece, więc jakoś to przetrwałam. Aczkolwiek no, moje wyobrażenia, którymi jakby żyłam zawsze, że w ciąży to będzie taki piękny czas, w którym będę sobie wąchać kwiatki, spacerować z przyjemnością i nie wiem, po prostu mieć większość przyjemnych chwil, no to te wszystkie marzenia i wyobrażenia zderzyły się z rzeczywistością. Więc pozdrawiam w tym miejscu szczególnie wszystkie z Was, które przechodziły, przechodzą przez ciążę właśnie w taki, no, cięższy sposób. Aha, już wiem, przypomniałam sobie to, o czym zapomniałam, że jedno to jest ta, to była ta rzecz, samopoczucie fizyczne i psychiczne, a inna to jeszcze ten ogromny stres, że w tym pierwszym trymestrze, czyli przez te pierwsze 3 miesiące do 12 tygodnia stres, że coś się wydarzy, że stracę tę ciążę. Jakby myślę, że bez tego kontekstu, że u nas tak ciężko było w ogóle doprowadzić do ciąży, to i tak byłby mega stres, a no w tej sytuacji właśnie, że to całe in vitro, ile w ogóle trwał proces same dochodzenia do rozpoczęcia ciąży, jak był trudny, jak był wyczerpujący. I no, miałam takie dwa największe kryzysy w pierwszym trymestrze. Jeden w 5 tygodniu, bo miałam takie mini krwawienie i oczywiście możecie sobie wyobrazić, co przeżyłam tej nocy i co już z czym zaczęłam się godzić. I później jeszcze chyba w dziewiątym tygodniu miałam taki kryzys, że wkręciłam sobie także, że coś złego się stało, chociaż nie było tego obiektywnych znaków, tylko bardziej niestety zaczęłam szukać w internecie fraz, których nie powinnam szukać. I uratował mnie telefon do przyjaciółki, która mnie po prostu wzięła w obroty i pozytywnie wzmocniła. I w ogóle, no, to jest chyba takie super ważne i super cenne, żeby mieć w tym takim najwrażliwszym czasie, w którym też nie wszystkim się chce powiedzieć o tej ciąży, prawda? No bo właśnie ona jest taka też niepewna, trochę jest taki zwyczaj, że się mówi o ciąży raczej po 12 tygodniu. No a przecież ten 12 pierwszych tygodni jest tak trudnych z każdej kurka strony możliwej, więc tak się bardzo cieszę, że miałam na ten czas właśnie bliskich swoich przyjaciół i przyjaciółki, z którymi mogłam się pokonsultować, wypłakać, podpytać o wszystko, pogadać o każdym, dosłownie, nie wiem, jakimś niuansie. No już abstrahując od tego, że był cały czas oczywiście Kamil, z którym mogłam o wszystkim pogadać, ale wiecie, wsparcie drugiej kobiety, która przeszła przez ciążę, albo nawet przez więcej niż jedną ciążę, no to jest kurka, to było mega cenne i to mnie ratowało w tym pierwszym trymestrze. No i oczywiście też wizyty u lekarza. W ogóle też ciekawe, że ze względu, że też ciążę mam prowadzoną w klinice in vitro, no i że to jest ciąża z in vitro, to miałam USG co 2 tygodnie. Dopiero chyba w 3 miesiącu raz się zdarzyło, że co 3 tygodnie, więc my już w pierwszym trymestrze mieliśmy chyba, nie wiem ile, co najmniej 5 różnych zdjęć USG, serii zdjęć USG, więc wyobraźcie sobie. Słyszałam, że jakby często się zdarza, że kobiety mają pierwsze czy dopiero drugie USG w 3 miesiącu ciąży, no a my jakoś tak masowo na maksa. Ale to też raz, że dla mojego poczucia bezpieczeństwa, dwa, że też lekarz mówił, że no tak dokładnie prowadzi te ciąże i bardzo dokładnie ją obserwuje i monitoruje właśnie ze względu na to, że to jest ciąża z in vitro. No i po trzecie, brałam też leki, hormony na podtrzymanie ciąży, więc też trzeba było je jakoś dozować, dawkować. To wszystko, jakby cieszę się, że było pod taką dokładną kontrolą. I serio, to tak wyglądało, że po jednym USG pierwszy tydzień miałam taki, w miarę spokojnie się czułam, że jest okej, a już po tygodniu zaczynałam wpadać w jakieś, no po prostu bać się, stresować, czy na pewno jeszcze jest ta ciąża, czy już nie, czy coś się stało, czy nie. I tak
ten lęk narastał i ten drugi tydzień zawsze był taki dla mnie mega stresujący. I potem znowu wizyta i znowu tydzień spokojniejszy. I znowu drugi tydzień jeszcze bardziej nerwowy. Więc kurka, no mega, mega ciężkie. Ciekawa jestem, jak to przeżywają, jak ja bym to w ogóle przeżywała, gdyby to była ciąża, wiecie, spontanicznie rozpoczęta. Pewnie też byłby duży, duży stres i pewnie to zależy od tak wielu czynników. No w każdym razie dla mnie to była pierwsza ciąża w życiu, tak trudna do uzyskania i no trudna z każdej możliwej strony, a jednocześnie tak bardzo niesamowita i wzruszająca i szczęśliwa sprawa, nie? Więc teraz jak sobie myślę, że już gdzieś tam się zaczyna ten szósty miesiąc z tego co policzyłam, bo nie wiem, jakoś już po prostu zaczynam się gubić, to teraz to już jest taki totalny chill. Czuję się bezpiecznie, czuję ruchy dziecka codziennie. Wszystkie badania mam super, to badanie połówkowe też tak wyszło mega super. I dopiero teraz jestem w stanie tak zacząć myśleć właśnie o może jakichś ubrankach, może jakichś rzeczach, które trzeba kupić dla dziecka. Więc cieszę się też, że jak już zaczyna być tak właśnie komfortowo, bezpiecznie i fajnie, to zaczną się też takie bardzo przyjemne rzeczy i no, przygotowywanie tego świata dla malucha. Kamil za mną siedzi i pracuje zdalnie dzisiaj. Ale muszę przyznać, że naprawdę fajnie te półeczki tutaj jeszcze tu powiesiłam na kwiatka, doniczkę. I czekam na przesyłkę, bo zamówiłam sobie kwiatki w sklepie Zagajnik. Tam zawsze zamawiam kwiatki, ponieważ średnio co 2 lata moje kwiatki umierają, więc zamawiam je na nowo. I dążę do tego, żeby w końcu nauczyć się nimi opiekować tak, żeby one przetrwały. Jeden mój kwiatek, jedna paproć i jeden, tam na górze jest pieniążek malutki, przetrwały od poprzedniego razu. Ten tutaj wysoki, duży kwiatek też ma, no może 1,5 roku bardziej, ale cała reszta umarła, więc tak, będziemy uzupełniać. Zamknęłam sobie właśnie komputer teraz, bo już jest następny dzień i teraz przepadłam, odbudowując moją stronę www, która przez, nie wiem, chyba 1,5 roku co najmniej w ogóle nie działała i ona nie jest wybitna, nawet tam nie musicie wchodzić, bo to nic specjalnego, tylko po prostu przynajmniej ona już stoi. Odbudowałyśmy ją dzięki mojej asystentce, która ogarnęła tam część rzeczy i no i ja potem już na WordPressie zbudowałam sobie tę stronę. Mały sukces dnia dzisiejszego. Tak, także popracowałam sobie dzisiaj trochę już częściowo. Jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia, ale sobie mogę ponagrywać. Tosia tu szaleje. Ona na sekundę mnie nie zostawi. Ale mamy już 13:44. Ja się może pomaluję. Może zjem też obiad. Mam obiad, bo pudełka od jakiegoś czasu zamawiam, co ratuje życie. Jest to wspaniała opcja. No i jakoś tak do życia wrócę. Bo idziemy wieczorem na stand-up z Kamilem i z Małgosią Zmaczyńską. No i w ogóle tak się cieszę, że to zrobiłam. Wiecie, takie czasem wiszą nad człowiekiem takie zadania, które ojejku, trzeba w końcu zrobić. I po prostu jak się to odhaczy, to co za ulga. Taki mam dzisiaj burger wege z ogórkiem i jakąś cebulową pastą. Ogólnie super, super, tylko nie wiem jak ja to mam zmieścić w buzi. Zawsze mam ten problem z burgerami, że no ciężko się je je. Ogólnie nie jestem jakąś największą fanką burgerów, więc sobie to po prostu rozłożę na części i tak będę jeść. Dzisiaj ubiorę do tych różowych leginsów różowy sweterek, chyba mój taki best of the best, ulubiony na każdy jakiś dzień, w którym nie wiem co ubrać, tego sobie właśnie ubieram.
ale zaraz, zaraz jeszcze przymierzę, bo z racji, że ten brzuch rośnie, to też zmienia się wygląd tych moich ubrań, więc za każdym razem sobie sprawdzam, czy to jeszcze spoko wygląda, czy już nie. Ale pokażę Wam w ogóle dwa swetry, które powstały w czasie, no właśnie, kiedy vlogów nie nagrywałam. Pierwszy z nich to ten niebieski. Może pamiętacie, że ja go na Instagramie jeszcze początki jego pokazywałam, bo kończyłam, zaczynałam go we wrześniu i kończyłam chyba na początku października. Wishbone sweater, tak chyba się nazywa ten projekt. Wszystkie namiary na projekty znajdziecie w opisie. I powiem Wam, że naprawdę pięknie, pięknie wyszedł ten sweter. Ten wzór jest bardzo, z jednej strony prosty, no bo powtarza się ten sam warkocz przez cały sweter z obu stron i tak samo na rękawach, ale no trzeba się tu trochę narobić tych warkoczyków, więc jest taka konkretna zabawa. Ale zrobiłam też drugi sweter i z niego jeszcze jestem jeszcze bardziej dumna, ponieważ tutaj już rodzajów warkoczy i w ogóle różnych detali jest cała masa i robiło mi się go genialnie, bo to było po prostu bardzo ciekawe, bo co chwilę się coś zmieniało. Wygląda ten sweterek tak, dokładną nazwę widzicie. Widzicie na ekranie i to też jest projekt Kiki. Nie sądziłam, że kiedyś, wiecie, dojdę do tego levelu na drutach. To jest chyba ukoronowanie tego ostatniego, no, półtora roku już, myślę spokojnie, robienia na drutach i dziergania. Zrobiłam sobie rozmiar, tym razem nie XS, tylko S, już wiedząc, bo właśnie go zaczynałam, wiedząc już, że jestem w ciąży, więc też tak z myślą, żeby tutaj było miejsce. W międzyczasie Kamil wrócił z pracy, a ja jeszcze się muszę pochwalić tym, co w ogóle robię teraz na drutach, bo jeszcze teraz oczywiście robię już kolejną rzecz, bo no, wróciłam do siebie, więc działam. Ktoś tu się przełamuje. Brawo, Tosia! Jej! Jest, wyszła! Brawo! Brawo, Malunku! Po ilu? Po trzech dniach? Po dwóch. No dobra. Ale już się nie mogłem doczekać. Co to za odważny kotek? Gdzie ty wyszłaś? No więc robię sobie kardigan, drugi w moim życiu. O, tak wygląda. Bardzo fajna, taka mięciutka jest ta włóczka. Borsted Alpaka. Tutaj jeszcze będzie szedł taki paseczek, w nim będą guziczki. To będzie wiadomo przedłużony, ale ogólnie już taka główna konstrukcja jest gotowa, więc się cieszę i no, myślę, że jeszcze ile to potrwa. Tydzień, max 2. To wcale też nie wygląda tak, że w drugim trymestrze czuję się jakoś niesamowicie wspaniale, bo jestem na pewno bardziej osłabiona niż przed ciążą, więc często po prostu siedzimy, odpoczywamy, czasem właśnie wieczorem wyjdziemy na jakieś kulturalne wydarzenie, szczególnie, że przez parę miesięcy Kamil był osamotniony w swoich kulturalnych wyjściach, więc teraz staramy się ten temat nadrobić, ponieważ kiedy też dziecko już się pojawi, albo kiedy nawet będę już w bardzo zaawansowanej ciąży, no to raczej pewnie do teatru czy właśnie na stand-up się już nie wybierzemy, przynajmniej przez jakiś czas. Ogromnie się też cieszę, że jestem w ciąży w takim momencie życia, w którym mogę sobie pozwolić na taki spokojny czas, na odpuszczenie innych rzeczy, na skupienie się po prostu na tym, co dzieje się tu i teraz. I to jest dla mnie taki ważny plus ciąży po 30. Właśnie wróciliśmy, to się mnie tu wita. Jestem już mega zmęczona, chociaż jest dopiero, nie wiem, 20:30? 21:30, a to już mam prawo być zmęczona. Trochę ten vlog mógł być bardziej chaotyczny, nie wiem jak mi to wyszło po jednak takiej przerwie od nagrywania, muszę się na nowo wdrożyć, ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!